Jesteś drugi, gratuluję. Dziękuję. Jak przebiegały dzisiejsze zawody? No, dzisiejsze zawody, powiem tak, z początku miałem trochę stresa. Tak jakoś nie mogłem się odnaleźć dzisiaj na tej torze, na treningach. Na pierwszym treningu w sumie widziałem się dobrze tor, nie pasuje mi tutaj ten tor jakoś. Nie mogłem znaleźć lekarstwa, żeby szybko jechać. W pierwszym treningu, w drugim treningu kwalifikacyjnym, co chciałem poprawić czas, to gdzieś mnie zarzuciło na kamieniu. Także nie byłem za bardzo zadowolony z czasówki. Chociaż nie było, dużo nie straciłem do rywali, czy tam do Lońki, czy po prostu do Zdunka kilka sekund. Dzisiaj starcie mi bardzo słabo poszły. Jechałem tak, powiedzmy, bardziej statycznie, bardziej po wynik, po drugie miejsce, niż po prostu po jakąś walkę. No. Jak jestem znany, no, jeżdżę bardziej agresywnie. Dzisiaj, żeby to odpuściłem trochę, starałem się więcej myśleć. No i w pierwszym wyścigu udało mi się przejechać na czwartym miejscu, w drugim na piątym miejscu, no jestem wicemistrzem, utrzymałem ten tytuł z ubiegłego roku. Myślę, że nie byłoby problemu takiego, jeśli by mi się motocykl nie zepsuł i mógłbym tu dzisiaj trochę więcej pokazać, no jednak nie pozwolił mi ten tor, no, pokazać swojej szybszej jazdy, no. W ubiegłym tygodniu trochę lepiej mi się jechało. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Zostały jeszcze drużynowe Mistrzostwa Polski. Myślę, że będzie fajna impreza i jeszcze damy czadu. Chciałem podziękować wszystkim sponsorom za współpracę, za doping, za pomoc. Bez nich tutaj by mnie nie było. Dzięki. Oglądajcie motocross.mx.pl.